Szukasz profesjonalnego szkolenia ze stylizacji rzęs lub brwi, ale czujesz, że kręcisz się w koło i nie wiesz, od czego zacząć? Usiądź wygodnie. Opowiem Ci, jak znaleźć najlepsze szkolenia i najskuteczniejszych instruktorów, niezależnie od marki, jaką wybierzesz. Cześć, nazywam się Joanna Śruga i jestem z Jowlash, gdzie szkolimy przyszłych i obecnych stylistów rzęs i brwi, a także zapewniamy im odpowiednie produkty do pracy. Kiedy miałam 7 lat, kupiłam pokryjomu lakier do paznokci w kiosku Ruchu. Nie, masz rację, to nie były czasy, w których dziewczynki robiły sobie z mamą mani i pedikur na weekendy. A gdy skończyłam 16 wiosen, sprawdzałam, czy freski Michała Anioła z Kaplicy Sekstyńskiej zmieszczą mi się na paznokciach rąk czy stóp. Właśnie wtedy, obok poważnej kariery psychologa, zrodziła się idea zostania stylistką paznokci. I jak myślisz, co wybrałam? No nie, nie mogłam sobie wprost odmówić prestiżu pracy typsiary. Oh. Dalej mam ciarki na plecach, jak słyszę to okropne określenie. Tymczasem większość profesji z branży beauty łączy ze sobą pracę. Technika, chemika, artysty i psychologa. Więc lepiej, żeby ktoś dobrze przygotował Cię na to, co Cię czeka jako stylistkę rzęs czy brwi. Pamiętam dobrze, jaka ekscytacja towarzyszy momentowi, w którym decydujemy się na pierwsze szkolenie. Jednak kiedy nie wiemy, jak się za coś zabrać, to zdajemy się na nasz instynkt. Sprawdzamy, gdzie blisko odbywają się szkolenia i które jest najtańsze. Wiem, bo pytanie, gdzie na szkolenie, nie za miliony, jest w moim codziennym déjà vu na facebookowych grupach. Ja także kroczyłam kiedyś tą samą ścieżką i mając 17 lat, gdy szukałam szkoleń w wyszukiwarce, wpisywałam szkolenia i nazwę województwa bądź miasta, a później porównywałam agendy, co jest w danym szkoleniu, kto oferuje jakie produkty, a kto nie. Jest to zupełnie naturalne zachowanie, ponieważ szukamy punktu odniesienia i próbujemy wykonać samodzielnie ranking miejsc. Niekiedy prosimy o opinię innych ludzi, którzy już takie szkolenie odbyli. Jednak zanim się obejrzymy, błądzimy gdzieś pomiędzy Google, YouTube'em a Facebookiem. A w międzyczasie dojdzie nam 20 nowych kont, które obserwujemy na Instagramie. Chcemy iść na szkolenie, ale nie chcemy przepłacać i żałować wyboru. Poszukiwania są jak hamulec ręczny i ciężko jechać dalej, gdy zakotwiczymy się, jak Flintstone stopami w swoim wozie. Przedstawię Ci drogę wyboru, która jest łatwa, ale nie jest prosta. Zaczniemy od wyznaczenia tego, co jest dla Ciebie najważniejsze, czyli paradoksalnie, czego dokładnie chcesz się nauczyć. Kiedy chcesz zostać stylistką rzęs lub brwi, musisz się nauczyć przedłużać rzęsy bądź stylizować brwi w stopniu podstawowym. Zupełnie bez sensu jest brać pakiety i kierować się tym, gdzie masz więcej napchane do jednego worka, będącego jedynie ofertą sprzedażową instruktora. Skup się i rozpisz, czego potrzebujesz, robiąc listę priorytetów. Miejscowość. Jeśli masz problem z dojazdem, to określ, do jakich miejsc najwygodniej jest Ci dotrzeć. Zacznij poszukiwania od autoryzowanych instruktorów w danym regionie. Najlepiej takich, którzy szkolą pod daną marką i są przygotowani do zawodu. Wiele stylistek podejmuje wyzwania stania się tak zwanymi samozwańczymi instruktorami i szkoli w salonach, a nawet w swoich mieszkaniach. Jednak z profesjonalną edukacją ma to niewiele wspólnego. Aczkolwiek nie chcę tutaj nikogo negować. Niejednokrotnie byłam na szkoleniu, które odbywało się w prywatnym mieszkaniu, a nawet piwnicy, przekształconej na salę szkoleniową. I tak długo, jak instruktor jest profesjonalny w tym, co robi, to otoczenie nie musi odgrywać pierwszych skrzypiec. Jeśli mieszkasz w dużym mieście i masz rzut beretem do wielu instruktorów, to nie ma nic lepszego niż umówienie się na rzęsy bądź brwi, czy inny zabieg do wybranej osoby. Pod warunkiem, że dany trener ciągle zajmuje się klientkami. Możesz wtedy odwiedzić salon, porozmawiać, poczuć, jaka jest atmosfera i obsługa panująca w wybranym przez Ciebie miejscu. Myślisz, że to dziwne, by wybrać się później do takiej osoby na szkolenie? Nic bardziej mylnego. Kiedy klientka staje się kursantką, to znaczy, że widzi autorytet i obdarza daną osobę ogromnym zaufaniem.
jest to swoisty komplement dla instruktora. Jeżeli nie masz możliwości spotkać się przed szkoleniem z instruktorem, to zadzwoń do niego. Trener powinien mieć dla Ciebie czas na krótką rozmowę. Jeżeli nie oddzwoni i nie skontaktuje się z Tobą w przeciągu 1-2 dni roboczych, to zwykle oznacza, że nie będzie miał również dla Ciebie czasu po szkoleniu. W komunikacji pisanej, na mediach społecznościowych czy przez maila często mamy ograniczoną percepcję. Ciężko nam jest ocenić drugą osobę i sprawnie wymienić informacje oraz dopytać o istotne dla nas szczegóły. Ponadto pisanie wiadomości może rozwlekać się na długie godziny, a nawet dni i tygodnie. Zdecydowanie lepiej jest chwycić za słuchawkę, wymienić ze sobą kilka zdań. To właśnie moment, gdy będziesz mogła odczuć pierwsze wrażenie. A jak to mawiają, nigdy nie będzie drugiej okazji, by zrobić pierwsze wrażenie. I oczywiście bywa ono niekiedy mylne. Jednak rozmowa telefoniczna zdecydowanie zwiększa szanse na dokonanie słusznego wyboru i buduje pierwsze relacje z przyszłym trenerem. Autoryzowany instruktor jest podpisem firmy, która dba o to, by jego wiedza była aktualna i jest zbierana przez najlepszych ludzi z branży. Ze skryptami stoją wówczas nie jeden, nie dwa, nie trzy, nie cztery zespoły, bo jest to cały sztab ludzi, którzy tworzą, dbają, a następnie wprowadzają produkty na rynek. Jak myślisz, skąd się biorą najnowsze trendy w branży? Zdecydowanie pochodzą one od grupy osób, które swoją siłą przebicia i konsekwencją wpływają na panującą modę. Autoryzacja trenera to również rodzaj oświadczenia marki, że został on wyselekcjonowany i przygotowany do pełnienia roli nauczyciela. A Ty możesz czuć się bezpieczna. Umiejętności trenera sprawdzisz łatwo w mediach społecznościowych. Marka, dobierając trenerów do swojego zespołu, dba o to, żeby mieli oni wysoko rozwinięte umiejętności manualne i przygotowuje ich pedagogicznie. Wszyscy są oni na równym, bazowym poziomie. Jednak tak jak i silna drużyna piłkarska, każdy jej członek ma inne talenty. Jeden szybko biega, drugi wykazuje się sprytem w zagraniach. W świecie stylizacji rzęs jest bardzo podobnie i instruktorzy mają różne talenty. Jednakże na poziomie podstawowym wszyscy z tej drużyny poprowadzą się Cię równie dobrze, a gdy dojdziesz do poziomu eksperta, możesz zacząć oceniać, jakie umiejętności i Ty chcesz w sobie rozwinąć. Czy będą to ogromne wachlarze rzęs, czy też kolorowe aplikacje, a może perfekcyjnie wyczesane, piękne brwi. Wszystkie te rzeczy zobaczysz jak na dłoni na Instagramie, gdzie na osi czasu możesz szybko przewertować pracę trenera. Cena. Policz, ile możesz przeznaczyć na samo szkolenie. Jeśli jeszcze nie zdążyłaś odłożyć ani grosza, to zrób plan. Dodatkowa praca na weekendy bądź dorobienie kilku godzin tygodniowo to dobry kierunek, by nie czuć się przytłoczona ani nie czuć noża na gardle podczas wyboru instruktora. Ceny przyzwoitych szkoleń podstawowych ruszają od 1500 zł w górę. Być może masz w głowie, że Cię na to nie stać. Ale jest to tylko kwota, która może być dla Ciebie celem do osiągnięcia. Na pewno nie powinna być wymówką. Pamiętaj, że robiąc profesjonalnie przedłużone rzęsy będziesz brała za zabieg około 150 zł, więc po 10 klientkach zwrócić się szkolenie. Firma. Jeśli trener jest związany z marką, to możesz liczyć m.in. na rabaty jako kursantka. Przełoży się to bezpośrednio na Twój zysk z wykonywanego zabiegu, ponieważ będziesz miała tańsze materiały do pracy. Marka jest kwestią gustu, jednak ją też można sprawdzić pod względem żywotności. Możesz z pozycji leniwca kanapowego przefiltrować, czy dana marka jest aktywna w mediach społecznościowych. Możesz wskoczyć na ich stronę internetową i poczytać o produktach, jakie oferują. Uważam, że marka powinna pełnić też rolę opiekuna i patrona, któremu zależy na tym, aby Twoja wiedza była zawsze na najwyższym poziomie. Wtedy będziesz miała pewność, że Twoje usługi są na odpowiednim, wysokim poziomie. Po odnalezieniu instruktora, który będzie w osiągalnej dla Ciebie lokalizacji, a przy tym jego portfolio na social mediach wyda Ci się interesujące, to masz już zaliczoną połowę sukcesu.
Gdybyś jednak potrzebowała pomocy w znalezieniu instruktora i nie miała czasu przeprowadzać tej całej procedury sama, to zostawiamy Ci link w opisie filmu do formularza. Po jego wypełnieniu skontaktują się z Tobą autoryzowani trenerzy Joulash z Twojej okolicy z indywidualną ofertą szkoleń dla Ciebie. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej o stylizacji brwi i rzęs, to zostań z nami, zasubskrybuj nasz kanał, z radością oprowadzę Cię po tej ciekawej niszy w branży beauty.